Szanowni Państwo, dbanie o polskie firmy to najważniejsza sprawa, ponieważ z tego biorą się nowe miejsca pracy, z tego bierze się rozwój kraju. Polska przedsiębiorczość, polskie firmy muszą być zawsze górą. I dlatego bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj goszczę, tu gdzie są te regionalne wyroby, które mają swoją zresztą... Taką tradycję bardzo, bardzo dawną, i jako taka są też chronione znakiem geograficznym jako produkty pochodzące stąd. Ale nie każdy zawsze dbał o polskie firmy. Polskie firmy były też wyprzedawane, były rozprzedawane. Ciężko w to uwierzyć, ale nawet sprzedawana była, sprzedana była nie tak daleko stąd kolejka na Kasprowy, kolejka na Gubałówkę. Nagrania polskie. Kto z nas nie kocha piosenek Czerwonych Gitar Krzysztofa Krawczyka czy Anny German i wielu, wielu innych? A nawet jak mi przypomniał Paweł, Paweł Kukis, jego piosenek również. Kto nie kocha? Otóż, szanowni Państwo, one też zostały wyprzedane. Wyprzedany majątek za 58 miliardów złotych. I gdzie są te pieniądze? Gdzie one się podziały? Warto, żeby każdy sobie zadawał to pytanie, bo zbliżamy się do decydującego momentu. Gdzie te 8 lat, które szliśmy do przodu, rozwój polski postępował, może prysnąć jak bańka mydlana. A zobaczcie Państwo, rozglądajcie się wokół siebie, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Zwłaszcza jak się jeździ po Polsce Lokalnej, od tej Polski zwijanej, gdzie posterunki polskie znikały po prostu jak śnieg latem, gdzie zwijane były jednostki wojskowe. Dzisiaj tutaj jadąc po drodze pan Wojewoda pokazał mi ochotniczą Straż Pożarną, chyba tutaj bardzo blisko, gdzie tworzona jest, tworzone jest miejsce dla karetek pogotowia, po to, żeby właśnie blisko do ludzi były tego typu usługi, usługi zdrowotne, usługi publiczne. A więc od Polski zwijanej do Polski, gdzie każda gmina widzi takie inwestycje. Od pracy po 4-5 zł za godzinę do pracy gdzie minimalne wynagrodzenie przekracza 20 zł i gdzie ta stawka stawka godzinowa oczywiście przekracza 20 zł i gdzie ta stawka w ogóle była określona od Polski gdzie armia jest likwidowana ile jednostek wojsk gdzie linia obrony miała być na linii Wisły do Polski gdzie budujemy najsilniejszą armię lądową w Europie i wreszcie od Polski która miała głodowe emerytury Głodowe waloryzacje, gdzie wczoraj w rybniku powiedziano mi, że mnóstwo osób miało waloryzację między 1 a 2 zł. Taka była polska platforma. Do Polski, gdzie są trzynastki, czternastki i godziwe waloryzacje. I tak zostanie, szanowni państwo, jeżeli taki będzie wasz wybór, jeżeli taki będzie wasz werdykt 15 października. A cała ta przecież wielka zmiana, z którą mamy do czynienia, wiąże się. Z tym, że mogliśmy naprawić finanse publiczne i te pieniądze zabrane mafią vat przekazać do kieszeni zwykłych polskich obywateli. Tam są wasze 500+, plus, 800+, plus wkrótce, dla, dla dzieci, dla młodzieży. Tam są te 13, 14 Tam są drogi budowane w gminach i powiatach, w każdej gminie, panie wojewodo, w każdej gminie wojewódz, w każdej gminie w Polsce. Budowane drogi, obiekty sportowe to też są stamtąd. Pan minister Osuch wie coś o tym, bo wie, jaki był budżet Ministerstwa Sportu 8 lat temu 950 milionów. A jaki jest teraz? Cztery razy większy. Szanowni Państwo, cztery razy większy budżet na obiekty sportowe, na wspieranie młodych sportowców sportu amatorskiego i sportu zawodowego. To różnica jak między dniem a nocą, ale. Drodzy Państwo, na moment przed nami za chwilę cisza wyborcza, będziecie mogli się rozejrzeć wokół siebie i wiadomo, że popełnialiśmy błędy, nie jesteśmy idealni, ale zobaczcie, ile się wokół Was zmieniło. I strzeżcie się tych, którzy z pomocą mediów, wielkich mediów, jak TVN, jak ONET, to są media zagraniczne. Jakie oni mają tutaj interes w Polsce, nie wiem. Ale oni próbują przykryć tą rzeczywistość, która jest wokół Was, jest wokół nas. Rozejrzyjcie się, zobaczcie tą zmianę. I zapomnijcie o tych potknięciach, błędach, bo one były. Nikt nie jest idealny, my jesteśmy dalecy od ideału. Ale wierzę, że to dostrzeżecie. I nie pozwolicie, żeby to, co zbudowaliśmy w 8 lat wspólnie, my z takimi przedsiębiorcami, jak tutaj są dzisiaj wśród nas, my wszyscy, wszyscy Polacy, że to zniknie w jeden dzień. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Pani Wojewoda, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, państwo zalarscy, którzy tutaj prowadzą ten zakład produkcyjny, są pewnym symbolem, symbolem sukcesu gospodarczego. Ale stojąca obok mnie pani Wójt jest także beneficjentem tego sukcesu gospodarczego, bo rozbudowany zakład. To większe podatki do kasy gminy. Nowoczesna infrastruktura na terenie tego samorządu. Tylko z polskiego ładu, dzięki zaangażowaniu pana premiera, pana ministra Jacka Osłucha, gmina otrzymała 8 milionów złotych, a z programu inwestycji strategicznych dla gmin popęgierowskich kolejne 2,5 miliona złotych. Ale, szanowni państwo, ten zakład produkuje także wyśmienite, doskonałe, tradycyjne, Regionalne, znane w całej Polsce, tak zwane wyroby lisieckie. Wysokiej jakości produkty, które kupują Polacy i jak rozmawialiśmy z panem Januszem, który jest właścicielem tego zakładu, coraz więcej Polaków sięga pod dobrą jakość. A produkty te właśnie od pana Janusza znajdują się w sklepach w ramach tak zwanej polskiej półki. Półki produktów najwyższej jakości. I gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie Większe środki przeznaczone dla emerytów, rencistów, gdyby nie wspomniana przez pana premiera większa kwota minimalna, takie zakłady nie miałyby szans na rozwój, bo nie byłoby odbiorców tych dobrych produktów. Dzisiaj Polska lokalna, Polska tutaj na terenie gminy Czernichów, bardzo dynamicznie się rozwija. Widzimy nowoczesną infrastrukturę, rozbudowaną remizę. Nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy, i także wspólną naszą troskę o bezpieczeństwo zdrowotne, bo od kilku tygodni funkcjonuje tutaj, tak jak pan premier wspomniał, dodatkowy zespół ratownictwa medycznego, który otacza opieką mieszkańców powiatu krakowskiego. Zmieniliśmy Małopolskę na najlepsze dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, w każdym obszarze, a rządowe inwestycje wspierają przedsiębiorców, wspierają także samorządy. W myśleniu o przyszłości. Bardzo dziękuję, panie premierze i panie ministrze, za te miliardy złotych, które zostały przekazane do Małopolski. Tylko z programu inwestycji strategicznych, ze wszystkich edycji, prawie 8 miliardów złotych wzmocniło małopolskie samorządy, wzmocniło także przedsiębiorców, którzy mają lepsze drogi, lepszą infrastrukturę i mogą, być, lepiej, mogą lepiej konkurować z firmami zagranicznymi. Życzymy Takim firmom, jak państwo zalarscy, sukcesów i podboju rynku, nie tylko polskiego, ale i zagranicznego. I panie premierze, warto jeszcze jedną rzecz podkreślić. Pan Janusz kontaktował się także z dużymi dyskontami, ale to nie dyskonty dyktują panu Januszowi warunki. Dzięki sile i potencjałowi firmy, to firma państwa zalarskich dyktuje warunki dużym koncernom, które chciały być, być może wy, wyzyskiwać polskich przedsiębiorców. To jest ogromny sukces także rządu prawa i sprawiedliwości, że wzmocniliśmy takie firmy rodzinne jak firma Płatek. Bardzo dziękuję.